dobrze. Dzielnie, chłopaki. Tak, żeście to zrobili, jakbyście nic innego w życiu nie robili. No. Dostaniecie oddakę. Podwójny kompot na obiad. Ten klucz będzie potrzebny, czy odbierz? Czekaj, ja mam ci kompot. To do tej czerwonej szufladki, a to naprzód, nie? To dzisiaj plan jest taki, jedziemy na dni na to, do Torunia, impreza jest w piątku, my tu będziemy dzisiaj, czyli w sobotę. No i mamy tam pomóc strzelcom naszą zostawkę z jednostki 451, żeby zrobić pokaz z użyciem BRDM-a i Wolfa i jeszcze tam ma być sprzęt jakiś z jednostki wojskowej. Ale przed tym, żeby pojechać i w ogóle dojechać, to trzeba pierw zrobić ogar. To nie jest takie proste i szybkie. No i co? No i teraz się nie blokuje. Pokaż, Piotrek, jak się robi przegląd BRDM-a. Jest dobrze? Jest dobrze. Jednostki strzeleckie 4051 Włocławek. Znowu biegów szuka. Też powinien jakąś tarczę mieć po środku, widzę. Chodźcie, chodźcie. Co tu? Cześć. Patrz. Latać będziesz po mieście z tyłu. Dobra. No, gdzieś tam. Staniecie sobie tam z tyłu i bezpośrednio jak będzie na radiu nadane, żeby przyjechać, no to wtedy podjedziecie. Piotrek, czyli znów będziesz BRDM-a na piechotę robił? Dlaczego tak? Do ćwiczenia. Chodźcie na bliskich, jak będziecie jechali, to tak mniej więcej pewnie z tam ruszycie, tak też z boku będziecie pewnie szli, wie, żeby ten kawałek przejść. Skąd, dokąd? Podoba się, Piotrzu? Bardzo się podoba się. Pozdrowieniami dla Marka. Marek musi dążyć do takiego stanu.
Prawdziwa ankieta. Nie to, żeby Roberta nie była prawdziwa, tylko... Można? Też. I to jest prawdziwe. Ma ostro. Nie, przepraszam, tak się nie robi. Można? Już mówię, okay. Niech się nacieszy. Niech się nacieszy. Niech się nacieszy. Spokojna by... Realnie przy ludzkich to jest luksus, jest, jest swoboda. Nie? Ale cięższe niż PK. Jo, tu jest miejsca dużo. O, jest ten głód. Co jest dostać? Pan co wejdzie na miejsce kierosy. Numa nie lajczki, jest ciebie główek z tyłu. O kurcze. Pani zrobiła mi zdjęcie, dała telefon kupy i wychodzę. W leopardzie. Halo, leopardzie. Fajnie jest. Zobacz. Piotrek. Po prostu bajka. Ty, tu jest gitara. Tutaj jest trzon. To nie ten. To nie te 72. Nie? Nie, tu nawet ja bym się zmieścił. Ty, tu jest naprawdę. Ale poczekaj, kierownica ma. Jak ci się podoba? Chciałbym, żeby panowie dali się karnąć, ale obawiam się, że chyba... Myślę, że może to być problematyczne. Ty, ja już mówiłem, żeby Wolfa za niego wzięli, ale... Nie chcą? Nie chcą. Mówią, że nie ma lufy w Wolfa. To po pierwsze... Ale może ty, damy im się przyjechać Wolfem, to dadzą nam się przejechać Leopardem. Ja jestem! Jest, Piotr, mechanik! Jest tu olbrzymia ilość miejsca w porównaniu ze starszymi konstrukcjami, szczególnie tymi ruskimi. Naprawdę, tu jest sporo miejsca. Wygląda kokpit, kierownica, przyrządy, motostart, nie dotykamy. Super. Jak tam, fajnie? Bardzo fajnie. Ale weź, no ja chcę sobie tu usiąść. No ale jak mam wyjść? Wejdź z powrotem tam, gdzie byłeś. Normalnie jak w łodzi podwodnej. Pewnie to siedzenie się podnosi. Można sobie przez was powyglądać. O, tak się wygląda przez was. Tak macie przez was wygląda. Zaraz zobaczcie, jak się wychodzi tutaj przez wieżę. Tylko trzeba... Ale tu kamerę postaram się zobaczyć. Operacja, wyjście. Zobaczymy, jak to się da. Ojej. Gdzie tu jakaś rączka? Tam dopiero. Jeden siada tu. Siedź, tu się nie... Tylko uwaga. Patrz, bociek! Skoro on żyje, to i my możemy. Z całą pewnością. To jak ci się podobało w czołgu? Bardzo mi się w czołgu podobało, ale zgłodniałem. Otwórz schowek.
prawdziwa wojsko... prawdziwa wojskowa. Prawdziwa wojskowa. Możesz... A dobra? Dobra. Zobacz, czy łyżka stoi. Smaczna. Ja nam się zetna, także wiesz. Zetna, bardzo dobra, najlepsza. No, test. Czyli bierzemy udział w pokazie w tej chwili z jednostką strzelecką 4051 Wocawek, ja i on, kierowca BRDM-a, dwa razy starszy od BRDM-a, ale chodzi. No, dni na to w Toruniu, bardzo fajnie, a tam w tej chwili widać strażaka, który też elementem pokazu jest. Proszę Państwa, w tej chwili prezentowany jest typowy przemarsz wojskowy z wykorzystaniem pojazdu BRDM. Jest to pojazd opancerzony. Koledzy patrolujący zwracają uwagę na swoje wyznaczone sektory, które muszą zabezpieczyć w przypadku reakcji na kontakt bądź osób podejrzanych. W tej chwili nastąpił wybuch ładunku wybuchowego, improwizowanego. Jak Państwo widzą, od razu pojazd BRDM zajmuje pozycję, która ma na celu zabezpieczenie osoby rannej. W tej chwili osoba ranna stara sobie założyć sama stazę uciskową, która ma zablokować wyciek krwi, która aktualnie jest z rannej nogi. IDK-i, czyli improwizowane ładunki wybuchowe, zazwyczaj spotykane były przez żołnierzy pełniących służbę podczas misji w Iraku bądź Afganistanie. Żołnierze cały czas kontaktują się ze sobą, sprawdzają stan poszkodowanego, stara się on odczołgać jak najbliżej nich w miejsce bezpieczne. W tej chwili osoba ta traci przytomność. Wyciek krwi był na tyle poważny z nogi, że jego kolega z grupy musi go odciągnąć w miejsce bezpieczne. Jak wszyscy widzimy, mamy pancerz, który zakrywa i ubezpiecza tę osobę. Dodam tylko dla ciekawości, że ostrzeń na typowym strzelcu czy osobie właśnie z takiej grupy wynosi aktualnie około 50 kg. W tym wypadku medyk zbliża się do osoby rannej, który będzie udzielał jej pierwszej pomocy. Jego miejsce zabezpiecza kolejna osoba. Każdy ze strzelców pilnuje wyznaczonego sektoru. Pierwszymi czynnościami wykonywanymi przez medyka jest sprawdzenie stanu poszkodowanego oraz ilości ran, które ma na sobie. Państwo, którzy są bliżej, mogą w tym momencie zobaczyć ranę na nodze osoby, która będzie za chwilę opatrywana. Jak dokładnie widzimy, zapewne widzą osoby znajdujące się bliżej, z rany wydostaje się cały czas krew. Do zabezpieczenia tego typu rany stosowane są specjalne opatrunki wojskowe, które mają na celu jak najszybsze działanie i zabezpieczenie. Właśnie w tej chwili specjalny opatrunek upychany jest w tą ranę. Medycyna pola walki różni się trochę od normalnej pierwszej pomocy i udzielania, między innymi właśnie sposobem i opatrunkami, które są do tego wykorzystywane. Po włożeniu specjalnego opatrunku do rany, który ma zadanie uszczelnić wypływ krwi, zakładany jest kolejny opatrunek stabilizujący poprzedni.
Medyk w tym momencie wypisuje na specjalnej karcie, którą posiada każdy z strzelców czy żołnierzy wyjeżdżających na misję poza granicami kraju, szczegółowe informacje na temat meldunku Medevac, który ma zostać nadany drogą radiową. Linia pierwsza. 2, 3, 4, 8, 9, 4, 8, 5, 2. Linia druga. FM. 3, 5, 8, 9, 4. Medevac składa się z 9 linii. W liniach tych podawane są współrzędne, dodatkowo informacje na temat stanu poszkodowanego, ilości poszkodowanych, sytuacji, która jest napotykana na polu walki, zagrożenia chemicznego bądź jego braku, bądź sytuacji taktycznej. Papa, linia siódma, Charlie, linia ósma, Alfa, linia dziewięć, November, odbiór. Osoba ranna jest dezynfekowana, w tej chwili następuje wbicie igły w żyłek, dzięki czemu zaraz zostanie podłączona kroplówka. W tej chwili zostały rzucone granaty dymne, które mają dla wozów ewakuacyjnych dać informacje, w które miejsce mają one przyjechać. Zbliżają się dwa wozy ewakuacyjne w postaci Mercedesa Wolfa oraz wóz niezabezpieczenia medycznego, ale tak zwany casebag w postaci wozu Conquera, który ma przewieźć rannego. Niestety nie zawsze siły będące na wyposażeniu danej armii pozwolą na to, aby wozy zadysponować na dane miejsce z zabezpieczeniem medycznym. Z wozu tego wybiega dana osoba, która także przyjmuje pozycję leżącą, postawę leżącą, dzięki czemu zabezpiecza dodatkowo jeden z sektorów. Pomimo ewakuacji rannego cały czas zabezpieczane są sektory ogniowe. Medyk razem z poszkodowanym wsiada do samochodu, będzie przez całą drogę do najbliższego szpitala zabezpieczał jego rejon. W tym momencie rzucana jest zasłona dymna do ewakuacji. Zostało podane hasło do zabijenia się reszty osób. Cały czas trwa bezpieczna ewakuacja danych osób, znają oni swoje miejsce w danych pojazdach, dzięki czemu może ona sprawnie przebiec. W tym momencie pojazdy odjeżdżają z miejsca, dzięki czemu ewakuacja nastąpi do najbliższego szpitala, gdzie zostanie osobie udzielona profesjonalna pomoc medyczna. Pojazdy odjeżdżają w następującej kolumnie. Pierwszy jest pojazd Mercedes Wolf, w którym znajduje się część pododdziału. Drugi jest pojazd wykonujący casebag, czyli transport medyczny środkami niemedycznymi. Następnie ostatni pojazd zabezpiecza jako BRD.